Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj czwartek, 22 października 2020 roku, no i mamy niestety 12 107 przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzonych w ciągu ostatniej doby. Równocześnie w budynku Sejmu RP trwa posiedzenie w tej sprawie, jak należy mniemać. W innym budynku, w budynku Trybunału Konstytucyjnego, odbywa się spotkanie pod kierownictwem pani magister Przyłębskiej i ono jest poświęcone prawu o aborcji. W jeszcze innym budynku, w budynku Sądu Najwyższego, nie odbędzie się z powodu koronawirusa posiedzenie w sprawie dalszych losów sędziego Igora Tulei. No a w Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad z Rafałem Trzaskowskim, twórcą nowego ruchu społecznego o nazwie Wspólna Polska. Te wydarzenia będziemy dzisiaj komentować. Zapraszam. Liczby dotyczące ilości zakażeń. Dosyć przerażające, ale przecież spodziewane. I prawdopodobnie ważniejszymi informacjami od tych nowo zakażonych jest to, że w szpitalach w Polsce przebywa już ponad 10 tysięcy pacjentów. Ponad 800 z nich korzysta z respiratorów. Ministerstwo Zdrowia podawało ostatnio informacje o 1400 dostępnych respiratorach, więc mamy jeszcze trochę zapasu, ale jak da się wyczytać z tych danych o codziennie notowanych nowych zakażeniach koronawirusem, ten zapas dosłownie na dniach ulegnie wyczerpaniu. Ale prawdopodobnie o wiele bardziej istotną z uwagi na przyszłość pandemicznej sytuacji w Polsce informacją jest ta, że w Polsce mamy do czynienia z 378 tysiącami ludzi objętych aktualnie kwarantanną. I daleko ważniejszą informacją w tej sytuacji jest ta, której nie mamy. Ilu jest mianowicie niezidentyfikowanych nosicieli koronawirusa, ludzi kwarantanną nieobjętych. Myśląc o tej pandemicznej sytuacji, musimy sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że lekarze, zwłaszcza ci pracujący w szpitalach, mają niewielki wpływ, żaden wpływ dokładniej mówiąc, na to, kto z nas zarazi się koronawirusem. Mają również niewielki albo żaden wpływ na to, czy przebieg tej choroby będzie w naszym przypadku ostry lub też łagodny. A jeśli będzie ostry, to w niewielkim stopniu są w stanie ratować nam życie. Te 800 zajętych respiratorów to jest niestety fatalna wiadomość dla ludzi, którzy z nich korzystają. Jak o tym poucza dotychczasowe doświadczenie lekarzy, ogromna większość z tych ludzi niestety nie przeżyje. W tej sytuacji chociaż stan wydolności systemu ochrony zdrowia ma oczywiście nadal krytyczne znaczenie, ale najważniejszy jest system wykrywania zachorowań, identyfikacji źródeł infekcji i ich efektywnej izolacji. O tym w ogóle w Polsce nie rozmawiamy, nie rozmawiają o tym również politycy w Sejmie. W Sejmie natomiast obserwujemy dalszy ciąg tego samego spektaklu, który widzieliśmy również wczoraj, który również wczoraj komentowaliśmy, więc chyba nie ma sensu wracać do tych wszystkich propozycji, które tam przedkładają ludzie władzy oraz nawet do tych propozycji, które usiłuje formułować opozycja, ponieważ z pewnego punktu widzenia trwa tam dalszy ciąg tego samego spektaklu, który w Polsce obserwujemy już od miesięcy i który da się streścić tak, że mamy oto do czynienia z tym nowym i specyficznym rodzajem tresury, którą władza uprawia na opozycji, która zmierza, w skrócie mówiąc, do tego, by opozycję skłonić do zapominania o jakichkolwiek standardach praworządnej przyzwoitości czy też konstytucyjnych norm, bo chodzi o ludzkie życie. I może Państwo pamiętają ten taki rzekomy cytat z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, który eksploatowała pisowska propaganda i która miała powiedzieć, że konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia. No właśnie to była oś pisowskiej propagandy. Oto opozycja, która jakimś abstrakcyjne spory usiłuje rozdmuchiwać w nikczemnych politycznych celach, podczas kiedy zagrożeni śmiertelnie ludzie oczekują od Sejmu po prostu ratunku. Dodać należy, że również opozycja nie była w stanie w żaden skuteczny sposób odpowiedzieć na to, choćby w ten sposób, by tym protestującym na przykład ludziom pokazać, że no cóż, nic innego jak właśnie konstytucja, a nie tarcze
prowizoryczne tarcze antykryzysowe z łaskawości oferowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości stanowią dla nich gwarancję ochrony. Roszczenia odszkodowawcze na przykład no nie mogą zależeć od dobrej woli tego czy innego ministerialnego urzędnika. Powinny być konstytucyjnie gwarantowane, jak zresztą są, i powinny być rozstrzygane przez niezawisłe sądy, które właśnie do tego są ludziom potrzebne, zwłaszcza w sytuacji tak skrajnego zagrożenia, żeby ich skutecznie bronić. To się nigdy w Polsce nie stało, no i niestety w związku z tym mamy do czynienia dzisiaj w Sejmie z kontynuacją tego samego procederu, który obserwowaliśmy już od dawna i który jeszcze na dobitkę w sprawie no, walki z pandemią nie dotyczy zagadnień, które są niewątpliwie najważniejsze. No i dalszym elementem tej samej pisowskiej tresury jest oczywiście coś, co się dzieje nieopodal w budynku Trybunału Konstytucyjnego i co no, odroczone co prawda, ale niewątpliwie powróci do budynku Sądu Najwyższego. Mam na myśli oczywiście kontynuację demontażu ustroju państwa, to znaczy kontynuację pozbawiania kobiet ich podstawowych, bardzo ludzkich praw, no oraz niszczenie niezawisłości sądów. W edukacji spodziewamy się ofensywy dzielnego Przemysława Czarnka, w mediach ofensywy władz. No generalnie to o to chodzi w polskiej polityce, a o koronawirusa w najmniejszym stopniu, bo przecież kiedyś on przeminie. Tematem głównym na dziś w tej sytuacji wyznaczonej przez 12 107 nowych zachorowań koronawirusa powinno być coś, co w debacie publicznej w dalszym ciągu jest zatrważająco nieobecne i co jest absolutnie nieobecne w polskiej polityce. Identyfikacja skali zagrożenia. To o to chodzi. Identyfikacja źródeł zagrożenia, tych bardzo konkretnych. Sieć sztabów antykryzysowych, obejmujących no, od poziomu ogólnopolskiego poprzez poziomy wojewódzkie i wreszcie samorządowe, do gmin włącznie. Sztaby antykryzysowe zbierające informacje na temat bardzo konkretnych zapotrzebowań wymagających interwencji, na temat ludzi, którzy powinni zostać objęci kwarantanną i którzy powinni zostać w związku z tym otoczeni opieką. Sieć samopomocy obywatelskiej nakierowanej na ludzi, którzy nie mogą wyjść z domu, bo muszą zająć się dziećmi, ponieważ dzieci nie mogą pójść do szkoły, albo nie mogą zrobić sobie zakupów, ponieważ są objęci kwarantanną i absolutnie nie powinni wychodzić do sklepów. Natomiast coś jeść muszą. O tym wszystkim w Polsce nie rozmawiamy, a to niewątpliwie jest pierwszy i najpilniejszy temat na dziś. No i na sam koniec Rafał Trzaskowski i jego wywiad w Gazecie Wyborczej. A ten temat powinien być jednym z ważniejszych w dzisiejszej polskiej debacie, a niestety nie jest. I myślę sobie, że dzieje się tak z dwóch niezależnych od siebie powodów. Po pierwsze, no, w tej dramatycznej sytuacji ekscytuje nas co innego i nie przywiązujemy jakiegoś specjalnego znaczenia do tej nowej inicjatywy, do której powinniśmy jednak znaczenie przywiązywać, no bo ona może być ważna i może w jakiś sposób wpłynąć na naszą przyszłość, odmienić ją na lepsze. Drugi powód jest niestety taki, że ten wywiad, no w spodziewany dla mnie sposób, ale jednak w jakimś stopniu zaskakująco, okazał się bardzo słaby i w dużej mierze pusty. Duby smalone, znaczy jak zwykle ze strony zawodowych polityków, bym powiedział. Mam z tym zawsze kłopot, dlatego że ile razy mam tak krytycznie ocenić wypowiedź polityków skądinąd budzących nadzieję, albo takich, z których zdaniem trzeba się liczyć, choćby po to, by nawiązać z nimi no, jakąś efektywną współpracę. No to trzeba by próbować być dyplomatą w takich sprawach, powodować chęć rozmowy u tego rodzaju partnerów. Ja mam kłopot z dyplomacją, szczerze powiem, i uważam, że pierwszym obowiązkiem jest mówić wprost, co myślę. No, to, na co ja zwróciłem uwagę w tym wywiadzie z Trzaskowskim, no to jego silne bardzo przekonanie, że do wyborów w 2023 roku opozycja powinna wystawić jedną wspólną listę. On tam nawet używał takich emocjonalnie znaczonych określeń, że powinna pójść do tych wyborów wielka platforma z wielkim PSL-em, z wielką lewicą i wielkim Szymonem Hołownią. Co ciekawe i bardzo charakterystyczne, przy Wielkiej Platformie i Wielkim Hołowni nie wymienił Wielkiego Trzaskowskiego i Wielkiej Wspólnej Polski, co rodzi podejrzenia
dotyczące no właśnie tych wzajemnych relacji pomiędzy jego inicjatywą społeczną czy też obywatelską, a partyjną przynależnością do Platformy Obywatelskiej. Ale mniejsza z tym. Trzaskowski powiedział o jednej liście i z tym się bardzo, bardzo zgadzam. Zapytany o to, jak tę listę sklecić, tak żeby ona mogła wygrać, no powiedział już same nieprawdy. Powołał się mianowicie na doświadczenie Koalicji Europejskiej i jej sukces rzekomy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, ja chcę przypominać, że te wybory, potencjalnie najłatwiejsze dla wszystkich wyborów z punktu widzenia opozycji, bo chodziło przecież o wybory europejskie przeciwko eurosceptycznej polskiej prawicy. Opozycja no, zdołała te wybory przegrać. No, lista w wyborach europejskich nie była wspólna. No, przypomnę, że Wiosna i Robert Biedroń wystartowali osobno, gromadząc co prawda 6% zaledwie, no ale lepiej jest te 6% głosów mieć w urnach, zwłaszcza wtedy, kiedy ta ordynacja Donta legendarna nie działa niemalże w żadnym stopniu, bo tak to wygląda w wyborach europejskich, niż gdyby te 6% miało po prostu zostać w domach. Tak czy owak, gdyby do głosów Koalicji Europejskiej doliczyć głosy Wiosny, to i tak przegraliśmy ze Zjednoczoną Prawicą. Te, jeszcze raz podkreślę, najłatwiejsze z możliwych do wyobrażenia wyborów w tym dwuletnim wyborczym maratonie. Trzaskowski wspomniał również o sukcesie Paktu Senackiego i tu rzeczywiście no, w Senacie mamy lekką przewagę. Tylko chcę mu zwrócić uwagę na dwie dosyć ważne rzeczy. Otóż w wyniku tego Paktu Senackiego, paktu, przypomnę, to jest treść naszej krytyki adresowanej do tego paktu, zawartego w zamkniętych gabinetach partyjnych bossów, kompletnie nietransparentnego. Takiego paktu, którego no jednym z groteskowych zupełnie rezultatów była owa kandydatura Kazimierza Michała Ujazdowskiego z Warszawy, przeciwko której osobiście protestowałem. Tak czy owak ten pakt przyniósł kilka procent strat średnio w każdym ze 100 okręgów wyborczych w stosunku do głosów uzyskanych przez partie opozycyjne w sejmowym głosowaniu. W sejmowym głosowaniu oczywiście poszliśmy osobno i tu zdaje się, zgodzilibyśmy się z Rafałem Trzaskowskim, że był to absurdalny pomysł. Idąc osobno uzyskaliśmy przewagę znacznie większą w głosach nad Prawem i Sprawiedliwością, niż ona by dała się mierzyć na przykład tą senacką przewagą. A mimo to z powodu Donta te potencjalnie wygrane dla nas wybory zdołaliśmy wspólnym wysiłkiem przegrać. Więc to pytanie, które zadano Rafałowi Trzaskowskiemu w tym wywiadzie, jak mianowicie sklecić tę wspólną listę, pozostaje ważne i Trzaskowski na nie nie odpowiedział. I ja chcę Rafałowi Trzaskowskiemu oraz montowanej przezeń wspólnej Polsce oraz wszystkim innym uczestnikom tej spodziewanej za 3 lata wyborczej gry przypomnieć tę samą propozycję, którą składamy od lat. Wspólna lista ma szansę powstać nie w kuluarowych rozmowach, nie w zamkniętych gabinetach partyjnych bossów, ale w otwartych, międzypartyjnych, dostępnych dla każdego demokratycznego wyborcy prawyborach, w których Robert Biedroń znajduje się na wspólnej liście obok Kosiniaka-Kamysza czy obok Borysa Budki nie dlatego, że dogadali się na wspólne postulaty, a dokładnie mówiąc dogadali się na to, by pewnych wrażliwych i dla Platformy Obywatelskiej kłopotliwych lewicowych postulatów nie artykułować, ale właśnie dlatego, że zdołał wokół tych postulatów zgromadzić wystarczające poparcie i na wspólną listę demokratycznej opozycji wedrzeć się, że tak się wyrażę, wbrew poglądom Władysława Kosiniaka-Kamysza, a nie dlatego, że postanowił z nim te swoje poglądy uzgodnić. No i Rafał Trzaskowski mówił jeszcze o różnych innych rzeczach, o tym, że ten swój ruch, takie lekkie struktury zamierza organizować wokół takiego projektowego myślenia. No tu zaprezentował się bardziej jako menadżer firmy. No oczywiście, że bardziej nowoczesny niż tradycyjni menadżerowie, ale jednak menadżer firmy, a nie aktywista ruchu obywatelskiego. Natomiast co do samych projektów, jednym z nich jest edukacja, bardzo ważny problem, ważny również dzisiaj w bardzo aktualny sposób, w dobie koronawirusa, kiedy szkoły podejrzewa się o to, że są super roznosicielami i w każdym razie są dla nas wszystkich ogromnym kłopotem. Otóż Rafał Trzaskowski chce napisać społeczny projekt ustawy i zbierać pod nim podpisy. No ja bym powiedział, że no już to ćwiczyliśmy. Już był projekt referendum przeciwko demolce oświaty fundowanej nam przez panią minister Zalewską i
ta dosyć oczywista myśl, że ten wniosek o referendum PiS po prostu odrzuci, co zresztą zrobił. Wtedy zadawaliśmy pytanie, no co zrobicie, Platforma Obywatelska, i proponowaliśmy przeprowadzenie referendów lokalnie, w samorządach, w Królestwie Rafała Trzaskowskiego. Tak, że tak powiem po katalońsku, niezależnie od tego, czy władza się zgodzi na te referenda, czy też się nie zgodzi. Uważaliśmy, że to taki jest silny polityczny nacisk na władzę w kierunku przeciwdziałającym demolce oświaty, ale również taki bardzo skuteczny sposób organizowania społecznej świadomości wokół tego, co jest rzeczywiście ważne dla polskiego szkolnictwa. Takiego uświadomionego poparcia dla idei reformy. No kiedy dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi o zbieraniu poparcia pod społecznym projektem ustawy, to szczerze mówiąc ja zgrzytam zębami. Dlatego, że szkoły są dzisiaj no, krytycznie ważnym problemem. Nie tylko z powodu tego, co tam wyprawia albo zamierza wyprawiać pan nowy minister Czarnek, ale również z powodu tej bardzo konkretnej kryzysowej sytuacji związanej z koronawirusem. Samorządy są organami założycielskimi szkół. Mają nad nimi bardzo konkretną władzę. Albo mogą po władzę próbować sięgnąć. Samorządy mogą zakładać nowe szkoły. Samorządy mogą korzystać z rozmaitych, wciąż dostępnych w ramach obecnie funkcjonującego, fatalnego prawa edukacyjnego, ale jednak mogą korzystać z realnie istniejących tam możliwości, wykorzystując na przykład ścieżkę edukacji domowej, o której już mówiłem. Ta ścieżka zapewnia minimalną, o ile w ogóle jakąkolwiek kontrolę ze strony kuratoriów oświaty nad tym, co się w szkole rzeczywiście dzieje i programowo, i organizacyjnie, i pod każdym innym względem, i umożliwia organizację życia szkolnego po swojemu, tak jakbyśmy chcieli. Tu i teraz to umożliwia panie prezydencie Trzaskowski. Nie po przegłosowaniu społecznego projektu ustawy w następnej kadencji Sejmu po 2023 roku, tylko tu i teraz, dzisiaj, kiedy zwłaszcza w pandemii, to jest krytycznie i bardzo pilnie potrzebne.